Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Józi Rolnik. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać podkładkę chłodzącą laptopa. Jest ona sześciowiatrakowa i po prostu zamówiłem z powodu tego, że po prostu stary model, inna jest w ogóle, podkładka stara, więc w ogóle po prostu jakby wiatraki wszystko chodzi, tylko tu nie jest taka wydajna jak kiedyś. No i jest to marki Mobiliari, jeszcze też Gamers, no specjalna, no. Jest ona wyposażona w wiatraki, takie jak do chłodzenia stacjonarnych komputerów. Jest ona regulowana i jest ona zasilana USB. Jeszcze w niej, z tego co słyszałem, jest USB dodatkowe, że chcemy na przykład sobie telefon podłączyć czy coś. Jest jeszcze jedna funkcja, czyli tak jak tutaj jest napisane, że to jest od regulacji prędkości. No, tak wygląda z pierwszej strony, z tyłu wygląda tak. Mamy tutaj wszystkie specyfikacje. Na pierwszy rzut oka widzimy, że jest LED Red, czyli czerwone. Tu są oczywiście, możecie sobie zobaczyć, specyfikacje, co ma. I tu jakieś bzdury, coś tam. Nie bzdury, tylko niepotrzebne rzeczy. No, tutaj jak widzimy, jest ekranik. Tu są jeszcze blokady, żeby komputer nie laptop nie spadł. Takie wyjścia do pobierania powietrza. Tutaj jeszcze jest też z tyłu wejście, bo tu jak widać nóżki są. No i też właśnie z tamtej strony, jak to samo o czym mówiłem. No to co, bierzemy się za opening. Ja oczywiście miałem smaczkę, musiałem ją z paczki wyjąć z kuriera. Więc tak, tu też musiałem wkręcić, żeby nie brać żadnych noży. Musiałem sprawdzić przy kurierze, czy to wszystko to co. To mnie nie oróżnęli. Raz. Tak, pięknie. No, już się otworzyło, nie w to trzeba. No, więc przygotowani, to otwieramy. O, pięknie. Wstawka zapakowana. Folię bąbelkową, to tak. Będę jedną ręką się posługiwał oczywiście, bo jak tu była. O, tak, piękne to suszko. No, jak widać, na pierwszy rzut oka piękna. Wiem, że tego nie widać w aparacie, ale telefon to właśnie inaczej odbiera. Ale ta to piękna. Widzę USB na USB. Jak mówiłem, że pewnie są dwa wyjścia. Nie? Oczywiście USB 1, USB 2. Teraz wam to pokażę normalnie, tak? Czyli... O. No. No, oczywiście instrukcja tutaj jak zwykle, ja majster nie czytam, nie jestem majster, ale tak się uważam. No jak widać, tak jak mówiłem, 6 wiatraczków, no, Mobiliari firma, nie wiem jak to się wymawia. Więc tak, tu jeszcze wam pokażę poprzedni model, trochę ukurzony. Zaraz tą weźmiemy sobie tutaj ładnie. Położymy. Zaraz, o tu na przykład. O, pięknie. Wam pokażę stary model. Jest tu różnica. Jest to taka podstawowa, że ona ma 6. Nie, jeszcze tutaj mi 4 lata. Taka. Ogólnie taka jakoś dziwna. Ale przebolałem na niej trochę. Tutaj jeszcze wiatraczki. Takie też fajne. Może tego nie widać, ale są takie fajne. No, ona ma dwa wiatraki, jest głośna, a ta ma 6. Pewnie zobaczymy, jak to będzie. Może cisza będzie. Byłoby fajnie. Czekajcie, zaraz się do odezwę. No więc jesteśmy już na moim biurku.
Tu jest mój oczywiście Asusik, może go nie znacie, nie pokazywałem pewnie. Troszkę ukurzony, bo nie używany tak bardzo często. Ale że jak tam mi wypadnie. Miał teraz dołożone następne 8 GB RAM, czyli ma razem 16. Ma założony też dysk SSD. Na M2, SATA 3. Tam się zna, to pozdrawiam dla kumatych. Właśnie. Tutaj jeszcze teraz wam pokażę na odwrocie. No może by się nie porysowało. Nie, pięknie. Na odwrocie wam pokażę. Widzicie, tu ma fajny dolot. Jeszcze wracając, tu ma takie nóżki 70, nie 27 stopni, czy 28. Oczywiście standardowo Made in China, Made in China, jak tam kto tak zwie, to niech sobie zwie. Więc teraz tak, ja zrobię krótkie cięcie i zaraz wrócę do was, jak już wezmę podłożę pod tą podkładkę, na tą podkładkę podłożę komputer. Dobra, to widzimy się zaraz. Witam. No, jak widzicie, już jest na podstawce. Podstawka, zaraz jeszcze kabelka zapomniałem podłączyć. Już wam pokazuję. Uruchomimy na chwilę komputer. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. No, oczywiście. Ładnie komputerek, Asusik odpalił. Teraz z tego co wiem, trzeba przytrzymać. Się włącza. Pierwsza pozycja jest od wszystkich wiatraków. I tu są obroty, żeby... Pierwsze obroty jest 1900. Potem jest 2300. O! I 2600. Mówiąc tak po naszemu. I... Jeśli chcemy przełączyć tryby, ściskamy tak, ten od wyłącznika, ale nie przytrzymujemy go, tylko naciskamy. Czyli teraz ma 1900 obrotów i druga pozycja, czyli cztery wiatraki się kręcą, środkowy, tutaj środkowy od dołu i te dwa po bokach. A teraz jest taka opcja, że jest... A, obrot tu. Teraz jest opcja tak, że ten wiatrak tu mały i tu też mały się kręcą. To zaraz wam może pokażę. O, żeby nie było, że będę tłumaczył, a w konia będę robił. Są takie osoby, że mówią, że w konia, żeby nie zrobić coś tam. Więc tak. Dobrze. Już wam mówię, tak jak tu widzicie. Teraz wam pokażę na schemacie. Pierwsza opcja to jest tak. Ten wiatrak, wszystkie wiatraki, to jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest ten większy, ten i ten środkowy. A ostatnia to jest właśnie te boczne, ten i ten środkowy, czyli to jest oszczędność. Najoszczędniejsza jak na razie. Moje stwierdzenie, tylko że przy graniu na przykład w FS19 czy tam ETS2, no tam trzeba już na ten tak zwany, tak jak tutaj się nazywa, już wam mówię, niby to się nazywa bieg, o właśnie, tryb, jak tutaj jest pokazany tryb, czyli te, tak jak mówiłem, że między wiatrakami tryby, a tu biegi, czyli te obroty, znając życie. No i tak tu właśnie piszę, no. Więc... Co tu jeszcze więcej mówić? Ładnie się prezentuje. Oczywiście będzie teraz telefonik zadowolony. Nie będzie żadnych teraz... grzania się, czekajcie. No, teraz już musiałem trochę aparat przeczyścić. No i jak widać, teraz to jest stanowisko. O, proszę bardzo. Nie, Ludwik, nie reklamujmy tego Ludwika, nie reklamujmy, żeby nie było reklamy. No, teraz. No. Jak widać, fajnie, świątecznie też przygotowałem wszystko. Całe biurko jest świąteczne. No więc... Starej podkładce musimy podziękować. Wiernie nam służyła. Więc teraz czas na nową. Będziemy ją testować. To pozdrawiam. Jest to drugi film z dnia 31.12.2020 rok, czyli
Sylwester. Możecie napisać w komentarzach, jak Sylwester obchodzicie, a jeśli chcecie takich więcej odcinków, będę coś zamawiał. No, jak...